Władze miasta Jelenia Góra zaczynają przygotowywać się do realizacji inwestycji drogowych przy wsparciu funduszy unijnych. Potrzeb mamy w tym zakresie bardzo dużo. Ja chciałem jedno tak zaznaczyć bardzo mocno. Najważniejszą inwestycją drogową miasta Jeleniej Góry musi być obwodnica miasta Jeleniej Góry. Ale i ona na pewno przejmie większość środków finansowych, którymi miasto dysponuje. W ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów Jeleniej Góry planowane są mniejsze inwestycje. W tej chwili ogłosiliśmy nabór na robienie tak zwanego PFU, czyli programu funkcjonalno-użytkowego, na szereg ulic, w tym na przykład ulicę Kasprowicza, na ulicę Wojska Polskiego, na ulicę Bankową, na ulicę Tabaki. Pytanie, czy miejski budżet będzie w stanie na przestrzeni kilku lat partycypować w kosztach tak wielu inwestycji. Jeżeli Maciejowa będzie bardzo droga, no nie zrobimy czegoś z innych przedsięwzięć, ale jeżeli zaoszczędzimy na Maciejowej, będziemy mogli robić inne i w tym momencie nie będzie już czasu na robienie dokumentacji, przygotowywanie projektów. Chcemy mieć ten pakiet projektów w gotowości, stąd to ogłoszenie. W ten sposób władze miasta chcą być przygotowane na wszelkie ewentualności, aby możliwie jak najlepiej wykorzystać unijne dotacje.